Kara wymierzona ludzkości nie jest moim zamysłem. To jest niesłychane zdanie. Jest waszym dziełem. Konsekwencją wyborów zła, wielokrotnych i niekończących się złych wyborów, w których każdy sprowadza śmierć. Więc dzieci, nie przypisujcie, że Bóg każe. Dzieci, jeśli się legalizuje prostytucję dzieci małych, dewiacje przez gender dzieci małych, jeśli są domy publiczne z orgiami, z zwierzętami, jeśli w restauracjach podaje się małe embriony do jedzenia, ludzie to jedzą jako przysmaki, to dzieci, no, co może o sobie powiedzieć? Bestialstwo i dzicz. My sami na siebie ściągamy karę. Wierzę, że Bóg każe, dzieci. My byśmy chcieli mieć swawolkę. Myślę, więc jestem, rób ta, co chce ta i liczy się super moje ja, bo ja mam takie żądanie, takie pragnienie. Kim ty, Bogiem jesteś? Dzieci, my się już zżeramy nawzajem. My, skoro wykorzystujemy siebie, nasze człowieczeństwo, nasze ciało do kosmetyków, budowy asfaltów, innych posunięć, działań, i ta cywilizacja musi być ukarana. Ludzkość już podjęła decyzję. Wypowiedziała na głos: Maranata, przyjdź. Zrobiła to poprzez swoje dewiacyjne, grzeszne życie. Kara na świat przyjdzie ogromna, bo dziś nie ma kto wołać do narodów, nie ma kto przypomnieć prawdy, nie ma kto wytknąć zdrady.